Ten film instruktażowy pokazuje, jak najlepiej korzystać z cewnika LentiSCAD. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem cewników, ten proces może wydawać Ci się skomplikowany. Jednak szybko przyzwyczaisz się do tego i będziesz go wykonywać swobodnie. LentiSCAD to innowacyjny wyrób medyczny, dzięki któremu proces cewnikowania przebiega bezpiecznie i szybko. LentiSCAD jest gotowy do użycia. Powierzchnia rurki cewnika jest pokryta śliską powłoką hydrofilową, umożliwiającą płynne wprowadzanie i wyjmowanie cewki moczowej. Przed rozpoczęciem cewnikowania należy umyć ręce. Zdejmij papierową osłonę z nalepki znajdującej się poniżej uchwytu, następnie przyklej ją do suchej powierzchni, na przykład umywalki. Cewnik LentiSCAD jest teraz gotowy do użycia, więc przed jego nałożeniem delikatnie wyczyść okolice narządów płciowych, starając się wytrzeć od przodu do tyłu. Rozsuń wargi sromowe palcami i przytrzymaj cewnik w pobliżu złącza, aby rozpocząć aplikację. Uważaj, aby podczas wprowadzania cewnika do cewki moczowej nie dotykać cewnika żadnymi przedmiotami ani palcami, z wyjątkiem okolic lub złącza. Zmniejsza to ryzyko zanieczyszczenia bakteriami. Kiedy cewnik znajdzie się około 5 cm w cewce moczowej, mocz zacznie płynąć przez cewnik do toalety. Możesz użyć worka na mocz, jeśli wolisz. Gdy przepływ moczu ustanie, delikatnie wyciągnij cewnik, obracając go powoli, aby zapewnić całkowite odprowadzenie moczu. W razie potrzeby powtórz procedurę, natomiast po zakończeniu włóż zużyty cewnik do opakowania i wyrzuć go do kosza. Możesz teraz umyć ręce. Mamy nadzieję, że cewnik LentiSCAD ułatwi Ci codzienną rutynę opróżniania pęcherza i pomoże Ci dbać o Twoje zdrowie.